No, także witam wszystkich. Dziś sobie wymienimy rozdzielacz od podnośnika do 30. Po zakupiony nowy po regeneracji, już 30-kowy. Także bierzemy się za robotę. No, to mam zakręcone. Dobra. Teraz tak, musimy wykręcić z tego ten kluczec i założyć do tego nowego. W tamtym widzę nie było tego kluczca w ogóle. No i dobra, i teraz odczyścimy to
smarujemy lekko smarem. Tutaj te otworki, gdzie mają przyjść te szczelki. No to po to, żeby te uszczelki ładnie się trzymały i żeby nie wyleciały, jak będziemy dokładnie się rozdzielać. Dobra. Myślę, że wystarczy. O. Cyk.
No. Jak widać. Mamy wymienione. Zaraz jeszcze przyniosę akumulator. Odpalimy go, zobaczymy jak będzie podnosić. No i dobra, palimy 30. Zobaczymy, czy odpali w ogóle po 3 tygodniach. Spróbujemy ten podnośnik. Podgrzejemy trochę, bo jest jakieś 3-4 stopnie może na plusie. No dobra, próbujemy. Ładnie. I jeszcze założymy kura. Zobaczymy, jak kura będzie podnosić. No, i o to chodziło. Może potem jeszcze założę tura. Zobaczymy, jak tego tura będzie podnosić na tym rozdzielaczu nowym. Także dzięki, na razie, do następnego odcinka.